Okej, to gramy, tylko ja bym sobie dał Difficulty Monsoon. Nie wiem, co to znaczy Difficulty Monsoon, ale sobie włączę, bo a za długo trwają te rany, moim zdaniem za proste są. Biegniemy i zbieramy. Nie podoba mi się, szczerze powiedziawszy, ta postać. Mówiłem wam wczoraj, że. Dobra. Damage'u zadaje tyle samo co normalnie. A to co to jest? Jakaś skarpeta. Move faster. O, i to mi się podoba. Prosto i zwięźle, nic nie trzeba tłumaczyć. Move faster. Easy. Ciekawe, czemu w ogóle ta gra się nazywa Difficulty is always increased with time play fast. No to ja play fast robię, play fast. Ale gdzie są przeciwnicy, których ja mógłbym zabić i zdobyć chociaż trochę hajsu? Czy na tym polega difficulty, że nie ma przeciwników? Jeśli tak, to trochę bez sensu. Myślicie, że to na tym polega trudność, że nie ma przeciwników? I ja nie mam skąd hajsu brać? O fuck. Zapomniałem, że on tak pęka. Znów to samo, jestem amator. Na tym poziomie trudności jest już hardcore bez OP przedmiotów. Dobra, no ale zobaczymy, co to znaczy hardcore w takim razie. Gunner drone. Dobra, tu chyba trzeba wezwać. To jest hardcore. Oni w tego drona strzelają, to dlatego tak. Jakimiś co? Kolcami będę strzelał, jak będę brał damage. Ale fajnie, że są inne itemy niż były w poprzednim ranie, bo tam żeśmy jakoś tak robili wcześniej, że były ciągle te same itemy. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Dwa razy szybciej difficulty leci na tym poziomie trudności. Mapa jest ta sama, na szczęście. Oh fuck. O Jezu. Coś mi gryzie w gardle. Może to jaka choroba?
Iron jest, nie? O, leczący, zajebiście. Co tam jeszcze? Przedmioty zdobywasz przez wykonywanie... No właśnie, ja chcę ten challenge zwykły zrobić, że typu pierwszy portal przejść 5 razy, to dostanę nową postać. No i zakładam, że restart challenge jakoś się tam, powiedzmy, zrobi sama. Są, wiadomo, takie, że o których trzeba wiedzieć, jak brzmią. Bo inaczej to nic z challenge'u, ale no... Portal, jakby ktoś szukał. Dobra, to powiem wam, że jak tak patrzę tu na TT, to praktycznie musiałbym tam do góry iść i jeszcze tego, znaczy do góry. Musiałbym tutaj iść i otworzyć sobie tą skrzynię ostatnią kilka razy. Już chyba mogę spadać, nic więcej mnie tu nie spotka dobrego. Z tego co widzę. Gdzie to jest tu? Dobra, moim zdaniem tu już wszystko jest pozbierane, nic tu nie ma więcej, idziemy. To jest hejsiwo? To jest chyba hejsiwo nieotworzone. No dobra, no strzelamy do niego, bo tu nie ma chyba co kombinować. On tu na górę i tak nie umie wejść. To jest lewusek taki troszeczkę. No i tyle. I co mi rzucił? O, wybuchanie. O, coś znalazłem. Jakiś, nie wiem, jakiś item. 30 tysięcy total gold. No i chyba tyle. Spadamy stąd. Przy portalu są takie świetliki. Z daleka je widać i słabo... Jedno. Jak robić szybko, szukać portalu? Nie, a muszę go znaleźć szybko? Po co mi ten portal tak szybko? Ja zazwyczaj całą mapę przeszukuję najpierw.
Może jak się jakiś, nie wiem, speeduje, nie wiem po co bym miał speedować, ale jakbym speedował, to bym pewnie szukał, ale ja na tak średnio raczej. Gdzie on? Coś mi tu tupie. Hejsiku mi brakuje, bo oni tu dużo życia strasznie. Tu coś łazi. To jeszcze tu coś jest takiego? Śmieszny w ogóle monster, że... O kurda, co to? O, shit! Nie wiem co się stało, jakieś szybkie strzelanie dostałem. Dziwne. Dealing damage heals you, no i to jest porządny item, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję. Przy portalu są takie świetliki i z daleka je widać, słabo, ale jednak. Na trzecim poziomie... Co? Czekajcie, bo próbuję się przeczytać, co tam. Jest skrzynia czasowa, która po 10 minutach już nie jest do otwarcia, a w środku jest bardzo... Aha, no pamiętam, było coś takiego, że była jakaś skrzynia, której nie mogłem otworzyć i było na niej czas odliczony i sobie pomyślałem, że to chyba kurde... Że chyba za wolno troszeczkę ją otwierałem. No ale w 10 minut to zrobić to... Może być problem, powiem wam. Tu nie chcę, bo to ja już ostatnio robiłem coś takiego i się okazało, że nie mam później kasy, jak tam, znaczy nie mam tej kasy, żeby cokolwiek kupić, a tracę hajs na wejściówce, a później nie mam na ten. Nie mam na zakupy, no, no mniej więcej tak o to chodzi. Trzeba uważać na to zamrażanie, bo to kurde mocne jest nawet z tego co widzę. O, monetka została. Warto tę skrzynię czasową zrobić raz, bo potem będziesz przedmiot się może pokazywać. Aha, okej, dobra. Czyli po prostu jednego rana trzeba na szybko zrobić, żeby super przedmiot mieć. Podoba mi się, jak oni te hity później, jak się sami wysadzają i dostają od siebie te obrażenia.
Bardzo jest to przyjemne. O, jeszcze będą więcej obrażeń. Robocik. O, elegancja. O, i ten baner. Ja lubię ten baner. On jest spoko. Bo jak się postawi, to nawet dobry damage można robić, stojąc w jego zasięgu. Muszę najpierw mieć to HP, żeby ono mi mogło spadać, nie? Gdzie ta drona? No lecz mnie. Bo to rozumiem, że zjada 90% z całego życia, więc jakbym to ranny wziął, to by mnie zabiło. No i co mi to dało? Było coś z tego? Nie czuję się, jakbym cokolwiek tu jakbym cokolwiek zyskał. Ta kapliczka zamienia życie na golda. Aha. A, to słabo to wytłumaczyli, ale rzeczywiście może tak być. Rzeczywiście coś takiego mogło nastąpić, bo mam 1000 golda, tylko nie wiem, po co mi aż 1000 golda. Fajny item. Krytyk, o, tutaj mi się przyda dużo golda. Koniec? No dobra, chyba tyle. Chyba trzeba stąd spadać, co? Co myślicie? Aha, tam się totem postawiło, się zostawiam. Co mnie tam chce zabić z tyłu? No. A nie, czekajcie. Tutaj jeszcze coś jest z boku. Jakieś boty by się przydał. Pamiętacie, ostatnio mieliśmy tyle botów i było super. Chyba to często stun, chociaż kurde, damage dodatkowy. Też brzmi kusząco. Tu nic nie ma. To daje hajsy. Polecam do tego do Monster Huntera. Ten Iceborne, ale mi się, ja w tego zwykłego nie umiałem grać nawet, aby mi tu polecać jakiś dodatek. Dobra, dwa razy Healing Drone mamy. I dwa razy Gunnera. Massive Armor na 5 sekund. No dobra, no może się przydać, jak będziemy ranni albo coś. Gdzie to było ten? Bo już nie pamiętam, gdzie było wyjście. O, coś tu jeszcze jest.
Tajne lokacje. Może tu gdzieś. Tu chyba. Dobra, to zawezwę już tego bossa i zobaczymy, kto to będzie. Kurde, same jakieś bossy wyszły, nie rozumiem tego. Ale im mu powybuchali na mordzie. Dobrze się ten topem postawił, powiem wam, bo dobre rzeczy się tu podziały. Detonates enemies, ale czy to bardziej ich detonuje w takim razie, czy o co chodzi? Czy mi się w ogóle kiedyś udało czwarty level, trzeci level przejść? Kosztuje. Niech się tu jakiś przeciwnik pojawi, bo ja muszę kogoś zabić. Czyli hajsiku nie zarobię na ten. Dobra, idę tu sobie. Tam na dole widzę, że coś się dzieje. Co tu jest? O, to chyba tarczę dawało, nie? Janku, drogi Janku, my nie chcemy jeszcze spać. Siema, szalony list, no przy nie idę spać. Przygodę robię sobie. Mały damage mam strasznie jakiś taki, ale no nie wiem, mam nadzieję, że tutaj mi się zaraz dobrze uda coś pozbierać, nie?
Hapków też mi schodzi. No na pewno tego nie przeżyję, jak będzie jakaś poważniejsza walka, bo za dużo hapsów tracę. Przynajmniej hajs się zgadza od tej całej walki, którą tutaj toczę. Nie ma, coś tam jeszcze u góry było, nie? Kurde, dronem mi rozwali koleś. Czy to oznacza, że teraz ten leveling banner chyba będzie 2 razy mocniejszy, nie? Tu gdzieś w ogóle był leveling, o właśnie, tam na dole. O, właśnie do tego chciałem. No i chyba tyle, a nie, jeszcze jest. Jeszcze, czy to już koniec? Chyba koniec. Banner poziomem tylko rośnie obszar, aha. A no to spoko, to obszar to też spoko. Move faster, o i to jest coś dla mnie, patrzcie jak zapieprzam. O jest i końcówka mapy. Podoba takie zapieprzanko. No. U, a tu coś już jest otwarte. One item. To nie wiem, czy ja chcę, bo to nie wiadomo, co mi... To tak jak... To nie zdobywam nic, po prostu zamieniam jeden item za drugi. No to nie wiem, czy ja chcę zamienić. Skąd wiem, co mi weźmie. Mi się moje itemy podobają. Tego nie chcę. To kiedyś może wezmę, jak będę miał dużo tych monet, już z 10 czy ileś. O kurde, prawie zginąłem. Aha, bo ja już mam jaki poziom impossible. Co jeszcze? Co ich tu nagle tyle się zrobiło?
No i pięknie. Jezu, jeszcze jeden. A wiecie co, ja lecę dalej, bo za dużo czasu w tym jednym miejscu spędzam. Tu jest, rozumiem, ten portal, tak? Nie wiem, czy to się da jakoś zaznaczyć, że to tu? Aha, tu mam. To jeszcze tu bym chciał na górę wskoczyć, bo tam chyba u góry nic nie kupowałem. Aha, i tam przy portalu widzę już też są. O. Jakieś dodatkowe obrażenia, jak będę atakowany, znaczy jak będę dostawał obrażenia. No i chyba tyle, nie? No nie wiem, co tu jeszcze mogę. Tu jeszcze na dół sobie zejdę, pozbieram i odpalam. Tu coś jest? Nie. Jasiu, co tak dawno jak mnie nie było, jak ja codziennie streamuję od 7 lat? Kiedy mnie nie było niby? Tego nie mam. Aha, to ten grzyb to bez sensu, to jest to jakiś... Jeśli dobrze mnie mylę, one tu nie mogą zejść. Więc ja tu jestem bezpieczny na dole. Muszę tylko trochę czasu tu wytrzymać. Dobrze mówię? No raczej tak. Aha. Ja wiem, skąd wiem, ile procent jest na tym? Dobrze, że mi się ten baner tu zrobił na dole, bo nie wiem, czy ja bym to przeżył. Pewnie nie. Dobra, już jest 99%, co oznacza, że... mogę wyjść z tego, tak? Dobrze rozumiem?
Dobra, ja tu się schowam troszeczkę na dole. Zaraz tam wrócę ich bić. Się troszeczkę ciepło zrobiło w kaćkach. Ale nie wiem, może ja muszę stać w tym, żeby to mnie nie, wiecie, nie raniło, czy co, znaczy, żeby oni się nie robili na nowo. Mega trudny nie jest, ale to też level nie jest jakiś. Znaczy, no trudność jest trudność. Proceed to the teleporter. No dobra, chyba tyle, nie? Spadam. Tak, to jest early access podobno. Za hajsik dostałem jakiś level, tak? Chyba zazwyczaj na tym poziomie ginę. Albo no, może na jakimś kolejnym. O, shit. O, fuck, co to jest? Robak. Dobra, jasno, tu uciekam. Będę sobie uciekał i patrzył, co tu jest ciekawego. O nie, to taki ostatnio taki bebok to mnie załatwił, pamiętacie? Dokładnie ten sam. Ale dostałem hity teraz. On tego drona rozwalił? Nie. O kurde! Ale dostałem, nie zauważyłem nawet. O, shit, ale founded coś. This item. Item unlocked. Jakiś item unlockowałem. Cokolwiek. Kurde, 5 razy to jeszcze raz może powinienem. I będę miał wtedy nową postać. Czy już olewamy? O Jezu, 40 minut grałem, to nie to. To olewamy. No, zobaczmy, co żeśmy odkryli. New. Equipment, misia. Die 5 times i to jest misio. Per stack, często block incoming damage.
O, 15% na blok, tak bym takich misiów miał kilka, to będę miał 100% bloku? To aż chyba niemożliwe jest. Tu jest work in progress, czyli co, tylko misia, ale to jeszcze odkryłem. Fire a swarm o 12, a nie, to coś jakiego miałem, coś jeszcze innego odkryłem chyba. No teraz już wiem, jak w nojcie wygląda medyk, którego się kopie, to tak. No dobra, no, zagraliśmy w rogalika i wszystko już wiemy.